Witamy gorąco i serdecznie siostrę Benedyktynę i siostrę przełożoną. Proszę Panie Sławę, moją zastępczynią. Marianna! Bardzo gorąco i serdecznie witamy John Szymina. John Szymina, sponsor honorowy. Bardzo gorąco i serdecznie witamy Marię Lechasy. Bardzo gorąco i welcome, very warm, my new boss and also elected state deputy, NBA and Kiswa Rubi. Warmly welcome our currently DD, Julian Ignatiev. Also, I would like to warmly welcome our past district deputy, Patrick Picard, and his wife. Bardzo gorąco i serdecznie witam kolegę, przyjaciela, prezesa Towarzystwa Polskich Weteranów, Janego Kusy. Witam gorąco prezesa Towarzystwa Polskich Kombatantów, Henry Lang, żołnierz. Witam reprezentanta klubu męskiego Leon Kuczkowski z żony. Co tak, że mówicie, tych praw jak mam, wiesz, to było ciężko. Jeszcze to się nie jest, nie rozumiem, ale to oczywiście. Polnisz, Kennedy, Humanitary Society, William Chodkiewicz. Witam serdecznie. Wielka przyjaciółka i koleżanka, i znajoma, i dyrektorka szkoły Henryka Sienkiewicza, Krystyna Dębowska. Dziękujemy za pracę i współpracę. Bardzo gorąco witamy kierownika sobotniej szkoły Marii Krzanowskiej, Agatę Guzi. Agacia, bardzo gorąco i serdecznie witam Marianę Kwiatkowską, prezeskę klubu Seniora 2004. Bardzo gorąco serdecznie witam Danutę Zalewską i Hanulę reprezentującą wręcz lub wręcz. Bardzo gorąco witam Iwonę Zalewską, Zetwa Wreszcie Beskidy. Witam Krzysia Hanulę, Zetwa Pechubie z Pomorze. Bardzo gorąco witam prezeskę Związku Podhala, Celinę Urbaś ze Zdzisły. Przyjaciele nasi, proszę bardzo, i oczywiście nie można zapomnieć prezesa, kierownika, dyrektora, kolegę Ryszarda Kolumba, Bogdan Konikowski, Polski Rady Media. Witamy panią Marię Owczary, prezeskę klubu Białoruś. Towarzystwo Polsko-Kanadyjskie reprezentują dzisiaj pani Barbara Napierała i Stefan Lewy. Witamy gorąco. Witamy panią Marię Stemna, sodalicę różańcową przy kościele różańcowej. Witamy panią Harenę Fasio, prezeskę Polsko-Kanadyjskiego Towarzystwa Historycznego. Witamy gorąco Grety Demusz, prezes Koła Przyjaciół Gór. Korzystając z tej okazji, że jest wśród nas pani Janina Buszyńska. Pani Janino, bardzo się cieszę, że pani przyszła i cieszymy się, że jest pani z nami. Może pani się bardzo gorąco serdecznie witam dystrykt deputy Grand Knight z kościoła na południu, Grzegorz Goździ. Witamy naszego Fighter Navigator Assembly, Jan Żoracki, żoną Olo.
Bardzo gorąco witam i jak najbardziej, bo po dłuższym czasie w końcu musimy wrócić do tych naszych korzeni. Nasz pas gra nawet Ryszard Małek. Witam bardzo gorąco Ryszard Kazy. Pat Granajt, członek Komitetu Oporu, prezes Jana Pawła II Kuku Świata. I oczywiście nie możemy zapomnieć tak o naszym świecie, jak jeszcze jest o naszych wdowach, o kobietach, które mężowie odeszli od nas, ale jednak one dalej nas wspierają, są wśród nas. A więc witamy panią Barbarę Sprawkę. Panią Helenę Marczak. Brawo. I panią Zofię Chyba. Jest pani Irena Pasej? Jest. Witam serdecznie. Dziękuję za przyjęcie. No i oczywiście mamy kilka osób, którzy, jak to się mówi, nie są rycerzami Kolumba, ale czasami robią więcej, jak ci, na których możemy liczyć. Więc zaczniemy od pani Kleny Ryba. Klenka, dziękuję. 100 lat, zawsze możemy na tym miejscu. Jagoda Piastka, Jagosia, dziękujemy ślicznie, zawsze możemy na ciebie liczyć. I Rysia Cichocka. Rysia, ślicznie dziękujemy. No i oczywiście miło, że zabrakłość pani Elżbiety Orten, która nam pomagała. Przygotowałem sobie imprezy od początku do końca, jak powiedziała, że ostatnia wyjdzie i sam pięć, czyli wszystko musi być bardzo dobre. Panie Radu, dziękuję. I tak, zbliżamy się ku końcowi. Najbardziej dziękuję za przybycie naszych rycerzy Kolumba. Kochani, dzięki wam tu jesteście. Dzięki wam, że przeżywamy 25-lecie naszego koncyliu. Więc dziękuję wam za przybycie i myślę, że bez was nie byłoby naszej organizacji. No i oczywiście żonom wszystkim rycerzy Kolumba, którzy i zarządowi, zarządy powstanie, bo dzięki nim dzisiaj tu jesteśmy i dzięki nim przygotowaliśmy tak wspaniałą uroczystość. Powstańcie, panowie. Rycerzy Kolumba, zarząd, ja panowie. A teraz, jeżeli pozwolicie, rząd już są wygodne, wspomagają się proszę ojca, naszego kapelana ojca Wiecisława, o modlitwę i zaczniemy, usiądziemy do stołu. Proszę powstać, odcielamy się.
Panie Boże Wszechmogący, pragniemy Ci dziękować dzisiaj podczas tego bankietu za 25 lat istnienia rycerzy Kolumba, Rady pod imieniem Jana Pawła II, 11334, tutaj w Edmonton, która skupia rycerzy z obu parafii, z parafii Matki Bożej Królowej Polski, z parafii Różańca Świętego. Jutro będziemy dziękować w ten sposób duchowy podczas Eucharystii. Eucharystia, thanksgiving, dziękczynienie. A dzisiaj pragniemy posilić nasze ciała. No, celebrować również w sposób taki wspólnotowy, przy stole, przy posiłku. Pragniemy Cię prosić, Panie Boże, aby to dziękczynienie za rycerzy Kolumba, za ich 20 lat wybrzmiało dzisiaj w naszych sercach. Co ja mówiłem? 25 lat. No tak miało być, 25 lat. Aby w naszych sercach ono wybrzmiewało podczas tego wieczoru. We are gathered here to celebrate the 25 years of the Knights of Columbus of John Paul II Council 11334 here in Polish parishes, Our Lady Queen of Poland and Holy Rosary, a great gift to us. We'll talk about it a little bit more later, but at this moment we want to give thanks to God for that and thank God for the food that we are about to share as a means of celebrating, starting to celebrate this anniversary. We'll continue tomorrow spiritually in the church at 10:30 Mass, offering the great Thanksgiving, spiritual Thanksgiving. But today, Lord, we ask you for blessing upon the food, upon all of us gathered here, that we may share the food. And also remember, as Knights of Columbus always remind and portray, that there are in the world people who are not as fortunate as we are to be celebrating in this way. So we ask you, Lord, to bless our food. Bless us, O Lord, and these thy gifts which are about to receive from thy bounty, through Christ our Lord. Amen. Amen po polsku. A reszta powiedz, dobrze. Nie Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Smacznego. Dziękujemy i teraz musimy usiąść wygodnie i życzę smacznego. Dwóch zostało, dwóch jest dzisiaj tutaj pomiędzy nami.
Później ta rada, która spotykała się u ojca Bardzina, przeniosła się do parafii Różańca Świętego i kapelanem wówczas został ojciec Stanisław Kowal. Też go pamiętamy, my, którzy byliśmy wtedy w parafii Różańca Świętego. I spotkania wtedy odbywały się naprzemiennie. Raz na, nie na południu, tylko u Matki Bożej Królowej Polski, raz w parafii Różańca Świętego. Chcę też się mówić. Słuchajcie, teraz co się stało w 2005 roku w kwietniu, 2 kwietnia? Zmiana nazwy. Nie! Ojciec Święty zmarł. Od 2 kwietnia. 2 kwietnia, nie było zmiany nazwy. 2 podchwytliwe pytanie nie zdałeś. Kto powiedział, że Ojciec Święty? Ela znam. Też tam dobrze było? Bardzo dobrze. Czyli 2 kwietnia pamiętamy, Ojciec Święty zmarł i później, parę tygodni czy miesięcy później poprosiliśmy o zezwolenie na zmianę nazwy z Królowej Polski na, tutaj w tej chwili mamy Radę imienia Jana Pawła II. I co się stało w 2008 roku? Ojcze Marcinie, to jest bardzo ważne. To jest pytanie do ojca Marcina. Co się stało w 2008 roku? Pytanie pomocy. Okej, pomóżcie się ojcu Marcinowi. Ludzie z Pomocnia. Co się stało w 2008 roku? Ojciec Marcin został proboszczem z parafii świętego Patryka w Sturgis. No to też, ale to jest. Słucham? Druga rada powstała. Brawo, Ryszard! Słuchajcie, brawo! W 2008 roku powstała druga rada przy parafii, jak ojciec Mieczysław bym powiedział, na południu, ja bym powiedział Matki Bożej Królowej Polski. I to było, ta rada powstała, i tutaj też chcę wymienić nazwisko z inicjatywy Majstra Świętego. Też jest bardzo ważne, żeby pamiętać tych, żeby pamiętać o tych, którzy przyczynili się do tego, że jesteśmy tutaj, że jesteśmy w Edmontonie przez 25 lat. Numer 1 na początku był Bonifacy Barney Marcos. Bardzo dobrze. Zapamiętajcie, to są ludzie, którzy przyczynili się do powstania naszej rady. Później pierwszy Brad Knight, wielki Raymond Pierwszego i Max Sydzielski. Słuchajcie, to teraz mam jeszcze jedno pytanie, już na samo zakończenie. Słuchajcie, tak jak widzę, że tutaj są i rycerze, i żony, i goście zaproszeni, co najbardziej w ciągu tych 25 lat wam utkwiło z działalności rycerzy w naszych parafiach? Co wam najbardziej utkwiło? Pierwsze, co przychodzi na myśl? O mnie, ktoś powiedział o mnie. Bardzo dobrze. Co jeszcze? Biblioteka. Co jeszcze? Ogródek, Janusz. Bardzo dobrze. Widzę, że często tam przebywasz. Co jeszcze? Relikwie. Rysiek nie podpowiada. Z czym mam się jeszcze rycerze Kolumba kojarzą? No jest dzisiaj, nie z obiadu. Z czym jeszcze? Assembly. Bardzo dobrze. Co jeszcze? Skaro, co jeszcze? Heritage. Bardzo dobrze. No brawo, wreszcie coś się odpowiedział. Pracą w kościele. I słuchajcie, to co jest bardzo dobrze. Słuchajcie, to co żeśmy mówili, pomnili, uczestnictwo w procesjach, w uroczystościach, jest to bardzo, bardzo ważne. Ale to, czego nie widać na co dzień, to nie są pomniki, to nie jest piękne biurokusze, jak to ojciec Sowa mówił, to jest praca w kościele, praca dla naszych parafii. I proszę, zdawajmy sobie z tego sprawę. Ja mam tutaj bardzo, bardzo długą listę, co robimy dla parafii, co zrobiliśmy dla Polonii. Tutaj Bogdan wspomniał Heritage Days. Ta lista jest bardzo, bardzo długa. Ta codzienna praca dla parafii, to czego nie widać na co dzień, nie jest, natomiast widać owoce tej pracy. Dobrze, to już teraz zakończę, ale jeszcze będzie jeden punkt albo zagadka. W ciągu tych 25 lat nasza rada dostała wiele nagród. Rysiek cicho. Ile nagród, takich ważniejszych nagród, dostała nasza rada w ciągu 25 lat?
20! Ja z gatunek, znaczy mówię, co tam było powiedziane. 5! 10! 50! 15! 35! Będziecie zgadywali, jak będzie 1 plus minus 1, to wtedy jestem przestany. 80! Uuu, prawda? Tak dawają. Ile? Okej, dostaliśmy 28 nagród. Słuchajcie, to jest więcej niż jedna główne nagrody, takie wasze wyróżnienia. Więcej niż, czyli praca naszych rad tutaj w Edmontonie, przy paradach polskich, została zauważona i wyróżniona. I myślę, że to jest także coś takiego, z czego możemy być my, jako rycerze Kolumba i nasze małżonki. Bo to jest, tak jak tutaj było dzisiaj wcześniej powiedziane, rycerze rycerzami. To jest, jeżeli żony by nie wypuściły, albo by przyszły i nie pomogły, to by się nie działo. Także kończąc to, 25 lat, 28 nagród, piękny kawałek historii. To co, spotykamy się za 25 lat? Tak. Kto jest za tym, podniesie rękę. Ale to tylko połowa jest za tym, dziękuję bardzo. Pamiętamy w roku 1882 z inicjatywy księdza Michaela Magirny Newfeldt zostało założone Stowarzyszenie Warty, które stało się największe na świecie katolicką organizacją OSU. Obecnie liczymy 1 900 000. Wszystko zaczęło się w sercu i pomyśle parafialnego księdza, który chciał pomagać rodzinie potrzebnej. Jego idea to miłosierdzie, jedność, braterstwo oraz patriotyzm, które zmobilizowały miliony mężczyzn na świecie, by bronić ojczyzny, rodziny i wiary. To, co ich łączyło i co teraz nas łączy, to służba Bogu, Kościołowi i ojczyźnie. Te słowa przekładamy na codzienne dobre uczynki w modlitwie i służbie drugiemu człowiekowi. Proszę powstać, wnieść do was dla wszystkich misterzy Kolumba. Jezus Chrystus. Zapisy to wszystkie żony. Na zdrowie! Na zdrowie! To założenie. Ile powstać. Szanowny Panie, nie tak dawno temu, jak 137 lat, w roku 1882 w Newfeldt z inicjatywy księdza Michaela Magirny powstała organizacja po to, żeby zadać dramatyczną sytuację, jaką było pozostawienie przez pozostawienie bez środków do życia, do utrzymania jedynego przyjaciela rodziny, jakim niektóry uległ wypadkowi, czasami też umierał, albo zostawał niepełnosprawny. Ta organizacja nazwana była później Zakonem Rycerzy Kolumba. Utworzyła ona filar finansowy odpowiedzialny za wsparcie materialne tych rodzin, a szczególnie wdów, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Kobiety te, żony, matki, wdowy, tak na co dzień były i są dziwnymi bohaterkami dnia poprzedniego. Tak było kiedyś i tak jest. Można powiedzieć, że w dzisiejszych czasach niczym nie zmieniło. I choć statystycznie liczebność rodzin zmalała ze względu na ilość rodzących się dzieci, to i tak pracują nasze kobiety jeszcze dodatkowo zawodowo i mają niezastępowane role w odegrania w kościele, w rodzinie i w społeczeństwie. Status kobiet w kościele też został doceniony przez Europejski II, na którym zostały zrównane prawa i obowiązki świeckich kobiet i mężczyzn. Według kanonu 228 Kodeksu Prawa Kanonicznego kobiety mają prawo do udziału w soborze, w sprawach biskupich, decyzjalnych, na prawach doradczych lub gościnnych. Mogą działać w radach parafialnych, w sądzie kościelnym, w czasie liturgii mogą być dyrektorem, kantorem, ministranką, teologiem, na wyższych uczelniach, misjonarką i katechetką. I witana dynamika, liczebna przewaga z potencjałem niespożytej energii dają im niezastępowaną rolę do odegrania w rodzinie, kościele i społeczeństwie. I tak mężczyzna i kobieta z
stworzeni na obraz Boga, w różnym stopniu realizują Boże powołanie, które wieńczy całe dzieło stworzenia. Rabini powiedzieliby wprost, bez kobiety mężczyzna nie jest człowiekiem. Dopiero pojednanie dwóch ludzi w tajemnicy małżeństwa ukazuje pełne człowieczeństwo. Dlatego mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną w najciszej i stającą jednym ciałem. Papież Święty Jan Paweł mówi się do kobiet w 51 roku i oto w ten sposób. Kobiecość i męskość są komplementarne nie tylko z punktu widzenia fizycznego, psychicznego, ale i duchowego. Tylko dzięki łasce dwoistości elementu męskiego i kobiecego człowieczeństwo realizuje się w pełni. Równość nie oznacza jednak tożsamość powołań. To, że Kościół katolicki prawosławny nie wyświęca na kapłanów kobiety wynika z faktu, że Stwórca powołał do kapłaństwa lub do ojcostwa mężczyzn, a kobiety odgrywają rolę diakonalną lub macierzyństwa. To one często przekazują wiarę, one wychowują młode pokolenie, one wreszcie otaczają modlitwą wszystkich. Ich cicha i pokorna praca często podtrzymuje Kościół, a pokora i zaangażowanie nierzadko kontrastują z męską pewnością siebie, zadufaniem i bytą. Bez mówienia byłoby jednak nie byłoby nie tylko setek szkół, domów dziecka, szpitali, ale przede wszystkim sprawnie działających parafii. Nie byłoby wreszcie zaproszonych terenów. I tak jest w większości krajów świata, gdzie Kościół nabiera coraz bardziej kobiecego wnętrza. Drogie Panie, jesteśmy w pełni szacunku za Wasze zaangażowanie się w życie rodzinne, w życie naszej parafii oraz wspomaganie nas, mężczyzn, ze wszystkich poczynań. Serdecznie za to wszystko Wam dziękujemy i życzymy 100 lat. Wasze zdrowie. W tym zbawiennym okresie wielkanocnym przyszło mi podziękować naszym mężom za trud, poświęcenie oraz niesienie pomocy wszędzie tam, gdzie jest potrzeba. Jako żona rycerza wyrażam słowa uznania, podziękowania oraz składam życzenia. Niech zmartwychwstały Chrystus błogosławi wszystkie ścieżki, darzy nieustannym zdrowiem i siłą, pokonywaniu trudności w tej wspaniałej misji, jaką wy rycerze sobie obraliście. Wznieśmy więc toast za naszych mężów, rycerzy Kolumba.
Thank you very much for the Master of Ceremonies, Reverend Fathers, Reverend Sisters, Forty Granite, our dear friend, Forty Granite cast, officers and members of this great council, ladies and guests. It is as if just yesterday, when the dance troupe was performing, that fond memories struck with me again, because last weekend it was our state convention of the Alberta Northwest Territories here in Sherwood Park. And two of the performers were the Polonia Choir and the Lois Dance Ensemble. And that set the tone for the convention during the last weekend. And we'd like to thank the council, Brother Cass, for hosting that event. When I first came in this hall and I sat down, again, but notice the banner in front of the stage here, and especially saw the picture of the saint, Pope John Paul II, because he was the one who said, "The Knights of Columbus are the right arm of the church." And actually, he's a very icon, he's a saint, very, very close to the Knights of Columbus. In fact, the Supreme Knight, he always visits Saint Paul, John Paul II, in Rome. And actually, there's a shrine in Washington, D.C., that hopefully one of these days I will have the opportunity to visit and pay respect to him, like when I had been, my wife and I had the opportunity to go to St. Peter in Rome, and we saw him there. This council is very rich in culture and tradition, and we are so proud of what you have done to our church, community, and families. I remember when Brother Barney Barsikorsky was alive, in an occasion like this, there's a bucket going around collecting money, and we call it Pennies for Heaven. And this Pennies for Heaven, so to speak, contributed a lot to our bishops for our seminaries. And it's ongoing still up to now. Actually, in our state convention, there's an award named after him, Barney Marszkowski, Pennies for Heaven. And his legacy will be carried on and continue forever. And again, thank you on behalf of my wife, Ruby. Thank you so much for your generosity, for your hospitality, for the good company, and the great food. Thank you so much. Ladies and gentlemen, I'm honored to stand here today, and I want to say maraming salamat to our new Deputy Secretary, or the title, you know, and it's such an honor to have had supper with him. Reverend Fathers, there are four of them tonight, which is wonderful, and our two very, 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 very wonderful sisters, greetings. Grand Knight, Kashmir, Knights, ladies and gentlemen, we heard earlier a little bit about the history of St. John Paul II Council here. Let me share with you a couple of key points relative to the Knights of Columbus themselves. They were established in a little town by a 29-year-old assistant priest. That was done in the year 1897, or 1882. In 1897,
first council in Canada was established. Again, we heard earlier, 28 people came, 42 people came, the numbers are going up. Today, in 17 countries, we have 15,900 councils, 1.9 million members. That is a testament to the faith, to the commitment, to the church, and the dedication of so many people. And for that, we thank you very much. In 1981, St. John Paul II wrote on the role of the Christian family in the modern world. And he pointed out that the future of humanity passes by way of the family. And the Pope's emphasis on the central importance of the family for the health of the church and society, I believe, reinforces the knight's mission. As a knight should live according to the virtues of loyalty, of charity, of courtesy, and modesty, as well as self-denial and careful respect for the feelings of others. You know, ladies and gentlemen, all too often we forget some of the foundational works that this council, John Paul II Council 11334, have done for our community in Edmonton. Because it was in October of the year 2006, this dedicated group of individuals built the monument that greets us as we come to Holy Rosary Parish. It was under the leadership of Grand Knight Richard Kazek. We don't thank him enough. Richard, thank you very much for your leadership in coordinating the committee to build that monument that stands today to greet us as we come to Holy Rosary Parish, and is a must-see in international publications around the world about places to visit in Edmonton. Thank you very much, Richard, for an outstanding job. I have to meet with Richard Mallett as well, and I can't remember who else, but Richard Mallett's on the committee and a few others, but there was the Knights and a couple of representatives from the Parish Council who did it. They had the passion, they had the leadership, they had the commitment, and they were able to convince Polonia, who's very parsimonious, as you know, fathers, to put in the money to build it, and it is a tremendous, tremendous testament. Thank you very much to the Knights of Columbus for that. You know, before I conclude, I do want to thank a number of you for participating in the 13th annual Polish flag raising at City Hall a couple of days ago on May 2nd. And again, we were represented in fine form by the Knights of Columbus. And for that, we thank you very much for coming and participating in that. Ladies and gentlemen, as Honorary Consul for Poland, I can attest to the countless occasions that the members of this council so freely volunteer their services to ensure that so many events, activities, and most importantly, our religious services truly reflect the mission of the Knights of Columbus, of loyalty, of charity, of courtesy, and of modesty. I congratulate you on this, the 25th anniversary of your formation, and I wish you many, many more years of success. Thank you again to the members of John Paul II, Council 11334, and to those spouses. It was a very nice address you gave in thanking the spouses of the Knights, because it is that group who permits you to do what you do. Keep up the good work here in our community, in our city, in our province, and in Canada. Moreover, keep up the good work for our Roman Catholic Church. Dziękuję i stanę.
Yes, all of them. Has Mary Magdalene present you on behalf of the council, everyone present you this moment in recognition of this political challenge. Nemůžete představit kongres Polonii kanadijský od Joel Berna. V zásadě pomínete představit to Berna Hašková. A je, ano? Hašková, ok. Dziękuję bardzo. Właśnie wiedziałam, że ja się nazywam z domu Markowska. To znaczy, że może jakiś tam wujek był właśnie Kolumbusem, nie? I just want to repeat that my middle name is Markowska. Także maybe that's my Iron ancestors. Anyways, dobry wieczór, good evening. My name is Maryla Hasek, representing Canadian Polish Congress Okręg Alberta. W imieniu Zarządu Kongresu Polonii Kandyjskiej Okręg Alberta serdecznie witamy oraz dziękujemy za zaproszenie. Z okazji 25. rocznicy działalności pragnę przekazać wyrazy najwyższego uznania, gratulacje dla pana prezesa Kazika Ziemi, całemu zarządowi oraz organizacji rycerzy Konuna w imieniu Jana Pawła II. Dzięki waszej działalności Polska żyje w sercach Polonii. Życzymy owocnej pracy w kongresie. Z wielkim zaszczytem możemy się z Państwem podzielić, że Wasza organizacja jest już członkami kongresu w Albercie i w Kanadzie. Życzę miłego wieczoru. Dziękuję. Słuchajcie, tego nie ma w programie, ale Janek Jucha ma wielkie tutaj ogłoszenie i warto tego posłuchać. Wielkie wyróżnienie. Janek. Nobla. Welcome everybody. It's pleasure and honor to show you the plaque from the State Deputy and also from Supreme Grand Knight Carl Anderson. It's, teraz może powiem po polsku. Yes. Jest mi bardzo miło i mam zaszczyt, że ten plak, to można powiedzieć, że ten plak jest każda kropla potu rycerzy Konuna i żon. Ja to odbieram. Przyjechałem, tak powiedziałem, miałem zaszczyt to odebrać na 109. zjeździe rycerzy Konuna. Powiedziałem im nawet, jak przyjechałem do Kanady, można powiedzieć, w tym samym czasie, dwa lata wcześniej, nie zdawałem sobie sprawy, że kiedyś będę członkiem takiej mocnej organizacji katolickiej, która otrzymuje wszystkich i księży, i ludzi w potrzebie. Także naprawdę jestem dumny i raz pamiętam, jak zapytałem się księdza Karciarza, tak byśmy siedzieli przy ognisku i mówiliśmy, że nie wiem dlaczego tutaj jestem na tej północnej Ameryce. Co mnie tu sprowadziło? Można powiedzieć, że dzisiaj wiem i znalazłem sam dla siebie odpowiedź. I ja byłem jako pierwszy z górali, który przeżył pierwszą wieś. Byłem jako członkiem Związku Podalany. Śmiali się ze mnie, że wysłali mnie jako szczura, czy przetrwam. Ale dzisiaj jest nas bardzo dużo. I naprawdę dzięki księżom, którzy to oni zawierzyli Matce Boskiej i Panu Jezusowi, dzisiaj, tak jak kiedyś ktoś powiedział, dziękujmy, że jeszcze mamy księży, bo jak ich nie będzie, będzie bardzo źle na świecie. Także naprawdę dziękuję wszystkim, bo tu jesteśmy jednością. Jednością, jedni przyłożyli się więcej, drudzy mniej, jedni może nie pracą, ale nawet modlitwą przed spaniem. Także dziękuję wszystkim i jeśli ktoś chce zobaczyć, to proszę bardzo podejść i zobaczyć. I dziękuję bardzo i miłego wieczoru. Dobrze? Dziękuję bardzo. Ja
Ale ten wieczór się jeszcze nie kończy, także wieczór będzie trwał. Teraz zobaczcie, co jest następne w programie. No, życzenia od gości. Czy jest ktoś, kto chciałby coś miłego być może powiedzieć rycerzom Królika? Henry. Panie Henryku, no. Kto będzie mówił? Janek? Bogdan? Good evening, ladies and gentlemen, Reverend Fathers, Reverend Sisters, Grandmates, Knights, honored guests, ladies and gentlemen. I really like to thank the Grand Knight for inviting me here today. It's a real pleasure to be able to celebrate their 25th anniversary. We've worked together in the past, and I've always enjoyed working with them. Whenever we ask them to assist us, they're always there. I've known about the Knights of Columbus, other than the John Paul II Council, since I was probably about 15. I was in junior high school at the time, and I was invited to become a page. Unfortunately, I wasn't too up on what the Knights of Columbus were at that time, and I kind of refused. But since then, I have worked with the Knights and other consuls. I even managed one of their soccer teams for them. And it was a pleasure. They do put a lot of work towards the youth in Edmonton and their community. So on behalf of the Polish Combatants Association, Branch Number 6 in Edmonton, and myself and my wife, I'd like to really thank you again. And to assist you with your good deeds, I'd like to make a little presentation to you tonight. Thank you very much. Dobry wieczór. Ja jestem księża, szacuję się, że misji, myślę, że mają Pan, drodzy goście. Przede wszystkim dziękuję dla Grand Knight, Pana Kazimierza, za dzisiejsze zaproszenie. Z okazji jubileuszu 25-lecia rycerzy Kolumba imieniem Jana Pawła II, Rada 11334, serdeczne gratulacje i życzenia dużo błogosławieństwa Bożego na dalsze jubileusze. Składam Towarzystwo Polskich Weteranów wraz z prezesem. Chciałbym przekazać skromny upominek w postaci czeka. W imieniu własnym chciałbym podziękować prezesowi Towarzystwa Polskich Weteranów. Zobaczcie, praca od wymiennej sali naprawdę będzie się nam tutaj częściej spotykać i będzie bardzo miło. Dziękuję panie prezesie. Bardzo dziękuję z imienia Polish Męstwa, czy Król Polski, za inwitację tutaj na 25-lecie. Bardzo chcę podziękować dla Kolumbusów za taką dobrą robotę przez tyle lat. I jeszcze dalej najmniej 100 lat. To Bóg, żeby się nic nie rozleciało, żeby Pan Bóg i księża trzymali ten klub, żeby dalej prowadziło wszystko dobrze. Bardzo dziękuję. Ja reprezentuję Senora 2004 i w imieniu jego członków chciałabym podziękować prezesowi, zarządowi i wszystkim członkom za zaproszenie na celebrowanie tak pięknej uroczystości, jakim jest jubileusz. Chcielibyśmy życzyć wspaniałych sukcesów na dalsze lata i żeby nasza parafia się bardzo dużo, długo cieszyła w Polonii, że ma taką grupę Kolumbusów, jaką w tej chwili mamy w jednej parafii i w drugiej. W związku z tym chciałabym włączyć, podziękować taką papierką, która by wspominała, że my tu byliśmy. Tak? Że my tu byliśmy, to ta papierka będzie wisiała na ścianie i zawsze będzie mówiła, że kiedyś żeśmy reprezentowali nasz klub tutaj na tej uroczystości. I dajemy czek taki nieduży, skromna sygielka, ale może się przyda zawsze, każda jedna lepsza niż żadna. Dobry wieczór Państwu. Dziękuję za zaproszenie.
z okazji wspaniałego jubileuszu 25-lecia istnienia rycerzy Kolumba przy parafii Różańca Świętego, Kanadyjsko Polskie Towarzystwo Historyczne pragnie przekazać braciom wyrazy najwyższego uznania, gratulacje oraz wdzięczność za niezliczoną działalność charytatywną na rzecz potrzebujących, pracę społeczną w naszej parafii Różańca Świętego, krzewienia polskiego patriotyzmu oraz pielęgnacji narodowych tradycji i kultury wzmacniających więzi z ojczyzną. Życzymy satysfakcji i radości z twórczych dokonań oraz kolejnych jubileuszy pełni sukcesów. Szczęść Wam Boże na długie, długie lata, a może powinniśmy zaśpiewać wszyscy razem 100 lat. Proszę bardzo. Nie, no my wszyscy razem śpiewamy. Dobry wieczór. Nazywam się Grzegorz Wojcik, a to jest brat Janek Żyławski. Rozrzutujemy z Kolumba przy parafii Króle Polski. I chcieliśmy w imieniu naszych rycerzy serdecznie Wam pogratulować w tej rocznicy. Życzymy dalszej owocnej pracy. Niech Was Pan błogosławi. I jednocześnie chciałem też podziękować za Wasze wsparcie, współpracę z naszą grupą. Wszystkiego najlepszego. Jak tutaj powiedział brat Janek i rzeczywiście bracia z południa, dalej tworzymy wspólny assembly, tworzymy koncert, wspieramy jeden drugi. Bo jak wiecie, historia mówi, jeżeli, a my takie drugi stopień, brat dzisiaj, jeżeli jeden drugiemu nie będzie pomagać, nie będziemy sobie współpracować ze sobą, jak wiecie w tej chwili, jest różnie ze strachami, gdzie niekiedy kancele się rozchodzą. Ale my jednak dalej się będziemy trzymać razem. Dlaczego? Bo jest nas garstka. Myśmy tu przyjechali budować swoje życie i zgadzać Polonię. Dziękuję za pamięć i za pracę. Szanowni rycerze Kolumba, drodzy goście, w długą historię waszego istnienia po 29 marca upłynęło 137 lat od powstania tej największej organizacji charytatywnej w Kościele. Wpisuje się wasz piękny, srebrny jubileusz. W szlachetnej nazwie macie słowo rycerzy Kolumba ku uczczeniu odkrywcy Ameryki, ale również rycerze Maryi. Bo Maryja Królowa jest waszą patronką, więc życzę wam, byście zawsze byli godnymi i wiernymi jej rycerzami. Dziękując za dobro i hojność, jakiej i my siostry doświadczamy, życzę również, byście pielęgnowali tę wielką wrażliwość na biedę ludzką i potrzeby Kościoła. 25 lat temu, przyjmując nazwę rycerze Kolumba imieniem Jana Pawła II, oddaliście się pod szczególną jego opiekę i prowadzenie. Dlatego pozwólcie, że składając wam jubileuszowe życzenia, posłużę się słowami świętego
Jana Pawła II, które wypowiedział 40 lat temu na Jasnej Górze. Matko, przyjmij. Matko, nie opuszczaj. Matko, prowadź. Tego wam życzę, zawierzając waszą teraźniejszość i przyszłość naszej Matce w Królowej Polski. Jak wiecie, ojciec Mieczysław może potwierdzić, że rycerze Kolumba bez sióstr w kościele to jest jak listowo bez roweru. Także musimy współpracować i się wspierać i pchnąć ten budynek dla dobra naszej parady i parady. Udamy. Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Barbara Nakrała. Jestem wiceprezesem w Towarzystwie Polsko-Kanadyjskim i w imieniu naszej pani prezes Marek Hasek, naszego zarządu i wszystkich członków chciałam życzyć przede wszystkim gratulować za wspaniałe wyczyny przez 25 lat i oczywiście życzyć sukcesów na następne 25 lat. I do naszych gorących życzeń wypalam mały Oczywiście dziękuję mi za Kolumba i naprawdę, że wiecie co, czasami tak widać i to waszą wyższe serce, wasze oddanie, aż miło, że będziecie mieć lat, ja nie okazało się, nie? Dobry wieczór. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Szanowni rycerze przystojni, rycerze Kolumba, jako wasza przyjaciółka, koleżanka i ta, która z wami współpracuje, reprezentuje szkołę, najstarszą szkołę polską imienia Henryka Ziemniewicza. I tutaj chciałam przeczytać to, przekazać, co dzieci zrobiły dla naszych przyjaciół. Szanowni rycerze Kolumba, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice z polskiej szkoły imienia Henryka Ziemniewicza gratulują sukcesów osiągniętych podczas wieloletniej działalności rycerzy Kolumba Rady 1134. 25 lat istnienia to owoc pracy tych wszystkich, którzy nie szczędzą czasu i siły, aby pomóc potrzebującym i sprostać postawionym zadaniom. Dzisiaj życzymy, aby przyszłość waszej organizacji pozostała w rękach tych, którym biją polskie serca, pełne życzliwości, wzajemnego poszanowania, chęci dalszej pomocy tym maluczkim oraz uwielbieniu Stwórcy Świata. Równocześnie, korzystając z okazji, serdecznie dziękujemy za bezcenną pomoc finansową oraz wieloletnią współpracę w utrwalaniu tożsamości i niezależności kulturowej w nowej ojczyźnie Kanadzie oraz zachowaniu języka, historii i kultury starej ojczyzny Polski. I tutaj są podpisy dzieci naszej szkoły, oprócz 12 przedszkolaków, którzy nie umieją pisać. Co tych nie ma. Teraz proszę pamiętać, nasza nietypowa jabłoń, która zaczyna rozwijać się we wrześniu, a owocuje w czerwcu, byłaby to taka bez waszej pomocy. A jeżeli dostajemy waszą pomoc, to nasze jabłka są takie. Jeżeli pozwolicie, dwa słowa odnośnie pani kierownik szkoły Henryka Ziemniewicza, Rysia. Nieudana pomoc wasza i nasze wsparcie działamy już od kilku lat bardzo dobrze. Jak wiecie, my musimy wspierać szkołę i kulturę naszą. Bo dlatego, jeżeli my nie wychowamy dzieci, nasza polskość zniknie. Dziękujemy wam i waszym nauczycielom, którzy dalej kształcicie, uczycie naszych dzieci w ogóle polskości. Trzymajcie tak, bo jak dzieci nam braknie, Polonii nie będzie. Dziękuję wam za waszą pracę i za współpracę. Well, good evening, ladies and gentlemen. We left the worst to the last. Anyway, I'm not used to speaking from the notes, because when I do so, I stumble into my own words.
I would like to congratulate you on behalf of Polonia Foundation, its president, Walter Beach, and on behalf of Polish Canadian Humanitarian Society, Tony Wyszyński, who is in Calgary now. So let me take a look at your history. I'm looking at Ray Tischheimer. 20-some years ago, Raymond, Jadwiga, and Nina Wyszyńska, Mr. Radosz, were the co-founders of the Polish-Canadian Society. We're going to have 20th anniversary on 25th of May. We have invited some of you to participate in that important function because our mission is to help the most needy, and that is why we are doing that. Our first function, when we incorporated our cooperation with Mrs. Pishaiwa, Ray Pishaiwa, was to feed the orphans in Lithuania. Then we evacuated 10 families from Kazakhstan. So every penny that we collect is going primarily to the mission of the Polakowskoj. We have very, very close cooperation with Siostrina Zaretanki in Belarus, and so we are with you together in a mission of serving the humanity. When I look at your next Bonnie Narkowski, I remember that as I was the chairman of O'Leary Parents Advisory Council, his niece, some 25 years ago, invited me to your meeting, and I believe you had 26 members. I was one of them, but let me assure you, I'm still thinking about invitation. Bonnie Markowski and I spent a lot of time during Polish Heritage Days. At that time, we were building the tents because and carrying the tables from Federacja Polek. So together, we were working with Bonnie Markowski, who was a wonderful man. In fact, he had one time bumped into me at your parking lot at Holy Rosary Church. I says, Bonnie, forget about it. We won't even know it happened. So I am very, very grateful that such an organization as that Columbus exists here. And by the way, I didn't bring the envelope, but we are forward thinking. The envelope was already sent some time ago in support of your library and so on, so on, so on. And I was reminded not to forget that there's some renovation going in Holy Rosary Church. We'll be thinking about it. Happy to? So again, to make it short, let me congratulate you in your mission of serving the humanity. You are the guiding light. You are the candles that lit in the darkness. Thank you. Maria Owczarek, jestem z grup seniora w Białym Morzu. Pierwszy raz w Knights of Columbus z członkami, kiedy się zapisywali do Knights of Columbus, spotkałam się w San Jose. To było ponad 20 lat temu. Było dla mnie inne wrażenie jak każde, bo nigdy w Polsce tego nie widziałam, tych jurobuszy różnokolorowych. I co najbardziej to jak mieli obrady. Fajnie było, zamknięte drzwi, szczelnie zamknięte, okna pozasłaniane, żeby nikt nie widział, co się dzieje. Bardzo mnie pochlubiło to, że oni bardzo się interesują i opiekują żonami. I mają bardzo dużą uznanie dla żon, dla wdów. Popierają młodzież i dzieci, naszą przyszłość. I za to jestem wam wdzięczna i na pewno nasza wiara. To wszystko, co robicie, to robicie dla naszej społeczności. Życzę wam wszystkiego najlepszego i owocnej pracy i współpracy z Białym Orłem na przyszłość. Dziękuję.
Pani Mariusz, jeszcze się dziękuję. Jak to mówią, Polska bez białego lola, to nie jest Polska. W imieniu zarządu i wszystkich członków Związku Podhala w Kanadzie, oddziału Edmonton, bardzo dziękujemy za zaproszenie przede wszystkim. Pragniemy serdecznie pogratulować jubileuszu 25-lecia działalności. Dziękujemy za bliską współpracę między naszymi organizacjami. Czterech naszych podhalan przynależy do Rycerzy Kolumba, więc to jeszcze bardziej nas łączy. Dziękujemy również za wasze wsparcie i to w postaci dobrych rad, ale również to wsparcie finansowe. Bardzo dziękujemy za nie. Na kolejne lata życzymy sukcesów, a od ludzi życzliwości, uznania, szacunku i wdzięczności za dobro, które czynicie. Niech modlitwa różańcowa, którą nasze róże różańcowe wspólnie odmawiają, przyniesie Boże błogosławieństwo dla naszych rodzin, obu organizacji i całej parafii. Wszystkiego dobrego. No, przenikają słowa, zaskoczyłaś mnie, ale rzeczywiście Rycerze Kolumba jest związek potwarną. Mi się wydaje, że troszeczkę góra jest więcej jak nas. Będziemy razem jeszcze. Oni się bawią, myślałem, że będziecie bardziej. O to, żeby nam było dobrze. O to, żeby, jak to mówi Janek, kiedyś mówi, pomagać biednym. Jak to mówił, że Janosik to był taki, że bogaty do kradą biednym dawał. A my robimy odwrotnie. Biednym dajemy, bogaty okradamy. Dobry wieczór Państwu. Jan Zalewski, prezes najnowszej polonijnej organizacji Towarzystwa Dziedzictwa Polskiego tutaj w Kanadzie. A pierwsza rzecz, chciałbym serdecznie podziękować Rycerzom Kolumba. Często mówimy o służbie Bogu, Polsce, ojczyźnie, która jest teraz nasza Kanada. I często są piękne słowa, ale w tym wypadku to jest naprawdę poparte konkretami poprzez działalność Rycerzy Kolumba, którzy dali nam parę groszy na początek, żebyśmy wystartowali i dzięki temu udało nam się troszeczkę zrobić. Od roku, jak nasza organizacja istnieje, udało nam się zabezpieczyć piękny kościółek na prairiach w okolicach Prosperity i przed desakracją. Jest praca w toku. Mamy nadzieję, że to będzie zabytek prowincji Alberta prawem chroniony, a poprzez to, jak uzyskamy status, będą również konkretne pieniądze na wsparcie finansowe, na renowację przyszłości. Takich kościółków na prerwach jest bardzo dużo. Również dzięki temu wsparciu, jak rycerze nam dali, udało nam się zebrać cały komplet kulis Polonii, które czekają, żeby to ściągnąć na, zrobić digital, stawić na internet, żeby cała kolekcja była dostępna dla każdego w każdej chwili. Mamy szereg innych projektów. Nasze korzenie na preriach polonijne to są właśnie wyrosły z Kościoła katolickiego. My nie wiemy, gdzie są te korzenie. Mamy opracowany przewodnik, który może tam doprowadzić, pokazać, co i jest. Nasza organizacja jest dla każdego dostępna. W każdym razie dziękuję jeszcze raz Rycerzom Kolumba, no i przede wszystkim też innym organizacjom, które nas wsparły, jak Towarzystwo Polsko-Kanadyjskie i Heritage Society. I no, wszystkiego najlepszego. Ja tu dziękuję za kilka słów i wiesz co, pamiętaliśmy rozmawiali nieraz, popieramy się z tego względu, że jak wiesz, kościoły zostają opuszczone, zostały zaniedbane. Pilnuj to, zawsze masz u nas wsparcie, bo rzeczywiście Polska już została w tyle, my uciekamy do przodu, a nie ma kogoś, kto by to pilnował, żeby odnawiał te nasze zabytki, którzy budowali kiedyś nasi rodzice i dziadkowie. Ja chciałbym, żebyśmy zabezpieczali nie tylko kościółki, te zapomniane cmentarze, ale żebyśmy pamiętali o naszych misjonarzach, siostrach zakonnych, które poświęcają swoje życie po prostu dla nas, dla Polonii, dzięki którym naprawdę
jest nasza szansa tutaj trzymać te wartości katolickie w kraju, który się tak gwałtownie zmienia i gdzie to są takie naprawdę niesamowite zmiany, że to nie chcę tej polityki prowadzić. Wszystkiego najlepszego. Jeszcze raz dziękujemy księżom, siostrom i no nie mam ze sobą tutaj szwagi, ale wasze zdrowie. Jak wiecie, o Syle Kolumba staraliśmy się przez te wszystkie lata prowadzić pewną rzecz taką jak nigdy tego nie robili, prowadzić wyróżnienie, wydać prezencie dla osób, które się najbardziej udzielają Syle Kolumbusa. Powstał tak zwany komitet nominacyjny, który wyróżnił osoby na nasz wniosek, a poparty przez kongres. Proszę Pana Jasunkiewicza. Obaj. On zostanie rozdążony. Poprosimy jeszcze ojca Mieczysława o połączenie do grupy. Poproszenia na Jacka. O Jucha. Jan Jucha. Poproszę Ryszarda Kasę. Poproszę Andrzeja Kaliszka. Thank you.
Piotrek Srama. Poproszę Emila Kołtemisz Kołtemisza, który naprawdę zasłużył na to wyższe, które jest najwyższe w tej chwili w kongresie. Złota Emuś Kołtemisz! Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przemawiali do nas, którzy prowadzili naszemu... Kochani, bardzo serdecznie zapłać za to, że jesteście tutaj na tej uroczystości 25-lecia naszej Rady, też Golumba Jana Pawła II. Pamiętamy, że rycerze Kolumba powstali po to, żeby przede wszystkim dzielić się miłością z drugim człowiekiem. Po to powstali, żeby pomagać drugiemu człowiekowi. Rycerze Kolumba, szczególnie przy naszych parafiach Matki Bożej Królowej Polski i naszej, wykazują się najwyższym stopniem tego miłosierdzia i miłości, do którego zostali powołani. Jestem tutaj w tej parafii od półtora roku, z ojcem Marcinem w sąsiedniej parafii półtora roku i doświadczyliśmy naprawdę najwyższego stopnia zaangażowania. To, w jaki sposób rycerze Kolumba są zawsze gotowi na każde wyzwanie, na każdą najmniejszą potrzebę, oni są do pomocy, oni są, żeby dzielić się swoimi darami, żeby ten kościół umacniać, żeby wspierać kapłanów, wspierać siostry. To jest naprawdę godne najwyższej pochwały. Proponuję naprawdę gromkie oklaski intencji naszych rycerzy Kolumba. Kochani, samo w sobie rycerze Kolumba dbają o życie, dbają o ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Są zaangażowani, po angielsku mówimy pro-life. Dbanie o to, żeby życie było szanowane. To są podstawowe wartości chrześcijańskie. Dar życia, które otrzymaliśmy od Pana Boga i rycerze Kolumba naprawdę dbają o to, żebyśmy nigdy nie zapomnieli, że dane nam jest życie od Pana Boga i o to życie musimy dbać. I dlatego również ukłony w intencji naszego wielkiego rycerza, Grand Knighta, Kazimierza Zięby, współbraci, rycerzy. Kochani, parafia i wspólnota to jest kolejne takie wartości, które rycerze Kolumba szczególnie dbają. To są sprawy, które oni są zaangażowani, to jest ich podstawowe zadanie i wykonują to naprawdę celowo. Celowo jest to, nie wiem, celująco, to jest słowo, ale celowo też, oni mają cel. Ty masz się to wykonać, ale celująco to celowe zadanie wykonują. Bardzo serdecznie dziękuję. Dlatego bardzo naprawdę chciałbym podkreślić. To podhalanie z rycerzami to jedna ręka u nas są. Nie. Trzeba im za to podziękować, że są, że trzymają, bo Unity jest jednym z pryncypałów rycerzy Kolumba. Dbanie o zjednoczenie wspólnoty, o to, żeby wspólnota była razem, żeby organizacje razem współpracowały. I jak widzieliśmy, te życzenia, które złożyliście naszym rycerzom, świadczą o tym, że jednak jest jedność, że tutaj w Edmonton, w Albercie naprawdę można się tym poszczycić. Za to dziękujmy Panu Bogu z całego serca. Kochani, rycerze Kolumba dbają o to, żeby ci, co są w potrzebie, naprawdę byli zadbani, żeby im wychodzić naprzeciw. No, szczególnie jeśli chodzi o współbraci rycerzy, o ich małżonki. Jeżeli rycerze umierają, to rycerze Kolumba naprawdę stają na wysokości zadania, żeby dbać o rodziny. To ubezpieczenie, które rycerze Kolumba wprowadzili, które dba również o to, aby te dzieła były promowane, żeby te dzieła były utrzymywane.
No i kolejna rzecz to patriotyzm, to dbanie o wartości naszej ojczyzny. Mówimy, że jesteśmy w nowej ojczyźnie, w Kanadzie, ale rycerze Kolumba przy naszych parafiach dbają szczególnie o to, żebyśmy nie zapomnieli naszej ojczyzny Polski. Na każdych uroczystościach, na każde wezwanie, na każdy moment, kiedy przychodzi oddać cześć naszej ojczyźnie, żeby ją podkreślić, żeby jej bronić, to rycerze Kolumba zawsze są. Za to również serdecznie Wam dziękujemy. Kochani, mówili, tu już były słowa o tym, że rycerze Kolumba bez ich małżonek to nie istnieją. No to tak ma być, nie? W końcu jedność to jest jeden z pryncypiów rycerzy Kolumba, a jedność małżeńska, jeśli chodzi o rycerzy i małżonki, no to znowu ma być przykład dla innych małżeństw. Dlatego chylimy czoła w kierunku małżonek naszych rycerzy Kolumba. Ja myślę, żeby powstały wszystkie małżonki rycerzy Kolumba tutaj obecne. Patriotyzm naprawdę są bardzo zauważalne i mocno podkreślane przez naszych rycerzy. Zresztą, no rycerze, tylko tego się można od nich spodziewać, prawda? Od nas, bo też rycerze nie jest, nie? Także pan Zdobnia, to kapela, to nie niby na tego prawdzi. Bez szary ludzi prawdzie, ale już mam imię Wieczysław, co jest mnie, śmiechu, bo się przyjmę. Kochani, na koniec błogosławieństwo i For to our guests who are here that don't speak Polish, with all the words that I said, and you said, oh, what did you say? Everyone was cheering. Why he was thanking the Knights of Columbus for the principles, for the dedication, for their love for the church, love for the priests, for the sisters, for the community, for Poland, for Canada. So all those words were connected in those words that I said. The Lord be with you. Pan z wami. May Almighty God bless you. Niech was błogosławi. Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Na dalsze setki lat istnienia rycerzy Kolumba i na dla waszych rodzin i na tą uroczystość tutaj. Cieszcie się i radujcie, tylko żebyście jutro zdążyli na dziewiątą przyjęcie ją przy. No nie, patrzę, jest 9:30 teraz, no 12 godzin macie, żeby się zebrać i przyjechać później do kościoła. Z niego dobrego, z Panem Bogiem. Słyszałem, że ma być jakieś zabawy. Ma być?
A kto ją organizuje? Rycerze Kolumba? No, Kazik, zapraszamy, dawaj. Zaczynaj. Bardzo proszę, bardzo ładna piosenka.